Siemanko, siemanko, z tej strony Royson, witam was w kolejnym odcinku z serii Jak złapać Monta. Jest już to 16 odcinek z tej serii, a dziś pokażę wam, jak złapać Dromadery. Nie wiem, czy dobrze to wypowiedziałem, nieważne, jest to po prostu wielbłąd. Znajduje się on, w sumie z tego co ja wiem, jest na Ankh-Rahmun na pustyni i jest na Darashi. Na Darashi jestem pewny, na Ankh jeszcze nie sprawdzałem. Itemy potrzebne do oswojenia takiego wielbłąda, jest to Fist on a Stick. Jest to po prostu jakaś ręka na patyku. Wypada ona ze Sandstone Skorpiona i Stomp Servanta. Ten pierwszy potwór to jest to skorpion, którego można złapać, tak? Można w sumie też przy okazji po prostu pobiec sobie tam na Ankh. Zobaczyć, jeżeli są, można sobie polocić, można sobie od razu złapać skorpiona. Jak już mówiłem w odcinku ze skorpionem, nie są one, nie pokazują się zawsze. Tak jak widać, mamy pierwszego wielbłądzika. Tutaj jak zawsze staram się zejść z tego monta, takie przekonanie. Ogólnie item nie jest drogi, bo z tego co pamiętam kosztował on... Ile on kosztował? Chyba 50 cc. No, czy on nie jest drogi? No troszkę kosztuje. Ale to różnie jest na różnych serwerach. Na Antice był, żeby nie kłamać, 50 albo 70 cc. Kupiłem od razu 3 sztuki, żeby w razie jak mi zniknie. Tutaj troszeczkę szukałem tego wielbłąda, no bo na dole było chyba tylko 3. Nie wystarczyło mi to. Tak myślałem właśnie, żeby zrobić filmik o tym moncie, tą rączkę. W sumie zrobiłem już sam cały filmik. Zajęło mi to dosyć długo. Ale jestem w trakcie akurat prac nad wykończeniem tego filmu. Trochę to jeszcze potrwa. Ale na pewno jestem zadowolony, że mi się w końcu udało to jakoś do tego zmotywować. Zobaczycie go już niedługo, ten filmik. Gdzie te wielbłądy? Mamy owe. Są. I złapany. Jak już mówiłem, item nie aż tak drogi. Wielbłądzik. Złapany jest. I lecimy dalej z odcinkami. Dzięki za oglądanie i do następnego. Siemano!